Gagajewska. My chcielibyśmy zgłosić poprawkę punkt 15. Nie chcemy, żeby ławnikiem Sądu Najwyższego mogła być osoba należąca do partii politycznej. I stąd ja mam pytanie, czy nie uważa pan, że jeżeli osoba, która chce być ławnikiem, będzie należała do partii politycznej, czy to nie przysłoni cieniem na wszystkich ławników? Czy pan by poparł tą poprawkę w imieniu osób pokrzywdzonych, że rzeczywiście taka osoba ma być nieskazitelna i nie ma być zupełnie apolityczna, pomimo tego, że jest wybierana przez Senat, do tego jeszcze na kadencję czteroletnią, czyli na kadencję Senatu, to czy chociaż zgodzi się pan z faktem, że nie powinna ona należeć do partii politycznej? Dziękuję. Mam odpowiedzieć, to ja... Właśnie przysłonił taki przepis cieniem wszystkich ławników. Znaczy, jeżeli w politycznym manifestie sędziowie Sądu Najwyższego namawiają do demonstracji, czyli wszyscy we sprawę równi. Czy sędziowie nie są członkami partii politycznej, proszę pana? Mają zakaz. Ale są sympatykami partii. Pani Kinga Gajewska, proszę bardzo. Jeszcze do tego samego artykułu chciałabym zgłosić drugą poprawkę, aby dodać punkt 13. Ławnikiem Sądu Najwyższego nie mogła być osoba będąca posłem, senatorem, posłem do Parlamentu Europejskiego, radnym gminy, powiatu lub województwa. Rozumiem. No i właśnie o to chodzi. Proszę zgłaszać poprawki. Kolejna poprawka do punktu 13 chodzi o uzupełnienie tego przepisu o posłów do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Za poprawką głosowało 17 posłów, przeciw było 5. Nikt się nie wstrzymał od głosu. W głosowaniu wzięło udział 22 posłów. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.